Kolejne edycje plenerów rzeźbiarskich już na dobre wpisały się w doroczne święto miasta. Przyjeżdża kilku rzeźbiarzy. Co roku jest wymyślana jakaś tam edycja, albo rzeźbimy górników, albo jakieś smoki, albo ławki. I tak przez kilka lat uzbierało się trochę tych rzeźb. Rzeźby dotychczas można było obejrzeć na placu przy Polkowickim Ośrodku Kultury. Teraz dyrekcja placówki postanowiła podzielić się efektami artystycznych zmagań także z mieszkańcami gminy. Sołtysi mogli wybrać po kilka prac do swoich wsi. Cztery smoki trafiły do Żelaznego Mostu, górnik do Sobina, gdzie usytuowany jest szyb P7. Kilka innych rzeźb swoje nowe miejsce znalazło w nowej wsi lubińskiej. W Moskorzynie do tematu podeszli bardziej funkcjonalnie. Staraliśmy się podejść do tego bardziej użytkowo. Wybraliśmy cztery ławki. Dlaczego ławki? Ławki piękne, zdobione oczywiście, rzeźbione. Dlatego, że przez naszą wieś chodzą mieszkańcy Polkowic. Jak się okazało, oryginalnymi rzeźbami zainteresowali się nie tylko sołtysi, ale i mieszkańcy wsi. Były telefony, że mieszkańcy chcieli na działkę albo do ogródka przydomowego sobie taką rzeźbę od nas kupić, no ale to niestety nie możemy tak jakoś sformalizować. Przygotowania do kolejnego pleneru rzeźbiarskiego już trwają. Na razie nie wiadomo, jaki temat zostanie wybrany w tym roku.